razie mi skaca. O jednym i drugim gadać nie chce mi się, bo jedno i drugie zawsze męczy i wraca. I zawsze tak raperów i tego środowiska mam wielu wrogów i się kurwa ślizgam. Wstaję rano, zapalam papieros, do gardła spływa nikotyny, gorycz. Jak w ogóle, skąd, czy pamiętasz w ogóle skąd wyszedł ten pomysł, czy pamiętasz jak gdzieś zareagowałeś na pomysł Igora, żeby zrobić remix, jak w ogóle finalny efekt ci siadł? Jeśli chodzi o ten tak, to on zaproponował to, żeby zrobić remix takiego papierosu, z tego co pamiętam. Kurde, nie chcę tutaj okłamać. Zareagowałem na to bardzo pozytywnie. Może zacznę od początku. U nas w wytwórni, można powiedzieć, jakby nie ja i nie jestem tylko ja. Jest jeszcze Oskar, jest Agnieszka, jest Magda. My tutaj, wiesz, jeśli chodzi o samą postać Reto, to można powiedzieć, że to Oskar przyciągnął do siebie, do nas Reto. Na początku można powiedzieć, że mówiąc szczerze, nie słuchałem Reto, nie byłem jakimś jego fanem czy coś w tym stylu, to automatycznie z czasem po prostu narosło nasze koleżeństwo, my się zapoznaliśmy, on zaczął dla nas produkować coś, my się poznaliśmy, zaczęliśmy coś robić i po prostu teraz wjechaliśmy na taki pułap naszej znajomości, że prawdopodobnie będzie płyta wspólna nasza. Nie chcę nic na ten temat mówić, ale czuję coś takiego, że mogłoby coś takiego być na luzie. Wracając do tematu, Reto, papierosy, czy ten, no po prostu, chciał to zrobić, mówię, róbmy to jak najbardziej. Doradziłem mu tylko, że no fajnie by było, gdyby po prostu przyjechał do Kielc, byśmy nakręcili to w Kielcach, wzięlibyśmy tą BMW-kę starą, wzięlibyśmy jakieś takie te miejscówki, które są dla papierosów tych oryginalnych istotne. Powiem ci szczerze, nie spodziewałem się, że ten numer przeskoczy oryginał, a przeskoczył go mega mocno. Nie mam do tego jakby też zastrzeżeń ani nic, bo to jest moim ziomeczkiem i nie mam gula, że o kurde jakoś tam wiesz, jest lepszy czy coś w tym stylu. No fajnie, że tak się stało, fajnie, że wiesz, on fajnie spasował do naszego labelu, fajny mamy kontakt, kurde, no wszystko jest super, kurde. Same superlatywy mogę powiedzieć na temat tego człowieka. Jest młodym, fajnym, ambitnym ziomeczkiem, który robi fajne rzeczy. Mam nadzieję, że nasza przyszłość jeszcze będzie do przodu. Nie jestem jakiś też nastawiony na to, że bardziej życzę mu tego, żeby się rozwijał, żeby kiedyś zbudował własne rzeczy, własną wytwórnię, własne, bo to jest taki jest kolej rzeczy. Jeśli będzie tego tak czuł, będzie chciał zrobić coś, na pewno nie będzie żadnych jakby tu niesnasek czy coś, bo my jesteśmy na stopie zajebiście przyjacielskiej i zawsze mu pomożemy, tak samo jak on pomógł nam w naszej wytwórni. Tonelem, czerwienie, Deluxe, Marlboro, przez perfidy i kamerę, lucky strike i dobre polo. Dużo palę, jak dam szyję, czasem kupię Black Devil, a jak puste są kiermany, to palimy na pojary, palą ziomki.